Dlaczego, Katarzyna, nic nie mówisz? No już mówię. Dzień dobry, moi kochani. Witam Was. Dzisiaj jestem troszeczkę taka obłożona, dlatego że to jest ten czas, krótki czas w roku, kiedy przyroda, którą ja tak bardzo kocham, mnie niestety uczula. Coś mnie uczula, ja nawet nie dociekam, co to może być, dlatego żeby się negatywnie do danej roślinki nie nastawić, ale no tak to jest. Gwarantuję Wam, czy zapewniam Was, o może tak, że to, co jest teraz, to i tak jest niebo a ziemia do tego, co było kiedyś, bo kiedyś to ja w ogóle nie mogłam patrzeć, nie mogłam oddychać, więc teraz ta moja alergia trochę już się lżej objawia. Myślę, że też między innymi dlatego, że ja codziennie zażywam zioła, a wiecie, że flawonoidy, głównie kwercetyna, to są związki, które działają właśnie antyalergicznie, więc troszeczkę mnie one chronią i dlatego mogę w jakiś sposób funkcjonować. Natomiast no, kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. Siedziałam w domu przy zamkniętych oknach i tylko modliłam się, żeby się ten okres skończył. A teraz patrzcie, mogę wyjść do lasu i nagrać dla Was film, aczkolwiek ta moja kondycja głosowo, oddechowa nie jest taka stuprocentowa. No ale co zrobić? A dzisiaj nakręcimy z dolarkiem, który jest gdzie? A tam poszedł sobie. Nie widzicie go, bo to jest jakiś taki bliski. On jest blisko, ale w tym kadrze wygląda jak daleko. Dzisiaj to tyle. Widzicie, nie mogę zebrać myśli. To tyle. Czekaj, ja już wiem, co chciałam powiedzieć. To tyle gwoli krótkiego wstępu dla tych wszystkich, którzy mi potem piszą, że mam się streszczać, bo dopiero w czwartej minucie, czy w piątej, czy w siódmej, czy w piętnastej zaczęłam mówić o roślinie i pokazywać roślinę. No ja Wam jeszcze raz przypominam. To jest taki kanał. Może Wam się wydawać, że ja jestem dziwna, że ja jestem jakaś walnięta, że ja nie od razu przechodzę do rzeczy i nie od razu mówię: uwaga, cześć, to jest ta roślina, na to jest, na to, cześć, i po 30 sekundach jest koniec filmu. Nie, ja właśnie tak gadam. Gadam i gadać nie przestanę, więc kto tu jest pierwszy raz, jemu się nie podoba i zamierza mi napisać w komentarzu swoje złote myśli, to ja Wam od razu mówię, nie piszcie tych złotych myśli, dlatego że to po pierwsze szkoda Waszego czasu, bo to i tak nic nie da, bo koncepcja kanału się po prostu nie zmieni. A po drugie, po co się będziecie negatywnie nastrajać i psuć sobie dzień? No i nie ukrywam, że mi trochę też, chociaż ja już jestem na to odporna, więc mi to jakby problemu nie robi. Natomiast po co? Po co? Po prostu wyłączcie, idźcie sobie zrobić herbatkę i poszukajcie sobie takiego kanału, gdzie jest po minutę 15 filmy opowiadające o całej roślinie, bo takie też są, no są. Dobra, to tyle kwoli krótkiego wstępu i przechodzimy dzisiaj do naszej roślinki. Nie, no sorry, miało być odwrotnie. I przechodzimy do naszej dzisiejszej roślinki, o, dzisiejszego naszego ziołowego bohatera. Dobra, bo teraz to już... Ktoś ulubił to słowo, ale to jest takie słowo, które moja babcia mówiła. Zakałapućkałam. Trochę się zakałapućkałam, ale już zaczynam. Już będę mówić z sensem i na temat. No, wyćwiczyłam trochę w cierpliwości wszystkich moich najzagorzalszych fanów. Ale jeszcze Wam powiem, ale ja już doszłam do roślinki, zaraz Wam ją pokażę. Ale jeszcze Wam powiem, a z fanów, zwłaszcza tych, którym przeszkadza też, że ja maluję rzęsy i trochę usta do lasu. No cóż, moi drodzy, a niech ja w tym lesie spotkam, nie znasz dnia ani godziny. Jakąś miłość mojego życia, to co, pierwszego wrażenia już się dwa razy nie zrobi. To po pierwsze, primo. A po drugie, primo, no cóż. Wiecie, to jest w moim przekonaniu pewien rodzaj szacunku. Ja jestem do tego przyzwyczajona. Jak ja występuję przed moją publicznością na koncertach, to też nie idę w dresie, tylko zakładam piękną suknię, układam sobie włosy, robię sobie makijaż. Właśnie z szacunku dla Was. Wy z szacunku dla mnie nie przechodzicie w krótkich spodenkach i t-shirtach, chociaż tak się zdarza, prawda czasu, prawda ekranu, tylko się elegancko ubieracie, tak? I podobnie ja traktuję te spotkania z Wami.
dlatego właśnie też staram się jakoś tak ładnie wyglądać. Oczywiście jednym się podoba to, drugim się podoba tamto. No to już na to nic nie poradzimy. Jak wiemy, de gustibus non est disputantum, czyli o gustach się nie dyskutuje. No ale u mnie jest tak i tak będzie. Boszyczku, Bożulku, jakie ja mam dzisiaj przemyślenia. Dobra, koniec przemyśleń. Oto i ona. Zaraz się do niej zbliżymy. Bardzo proszę, moi drodzy, cóż to za piękna, cóż to za wdzięczna roślinka w środku lasu. To jest, moi kochani, i tutaj też cały jej kobierzec, to jest gwiazdnica wielkokwiatowa. Na kanale naszym jest już film poświęcony Gwiazdnicy Pospolitej i w zasadzie cały ten rodzaj stellaria, czyli gwiazdnica, ma podobne właściwości, choć ta akurat wielokwiatowa została, taka ciekawostka, przeniesiona w wyniku licznych badań do rodzaju Rabelera, tak? I ona jakby kwalifikowana jest, czy klasyfikowana jest w tym, na tym miejscu. Natomiast kiedyś była to stellaria i ona jednak ma podobne właściwości do gwiazdnicy, ale dzisiaj postanowiłam przybliżyć Wam właśnie ten gatunek i o nim opowiedzieć, więc słuchajcie zatem i uszu nadstawiajcie. Dobra, koniec już Katarzyny, więc Wy sobie tutaj pooglądajcie, jak ona pięknie rośnie w środku lasu, a ja Wam będę mówiła o niej. O, zobaczcie, robinia, niezmarznięta, ale super. Słuchajcie, gwiazdnica wielkokwiatowa jest byliną. Jest byliną, która w Polsce występuje pospolicie, ale raczej w lasach liściastych, w starodrzewiu. Tu właśnie te lasy takie są, tak? Bo te koło mnie inne to są raczej lasy iglaste czy lasy mieszane i tam nie ma. A to są bardzo stare lasy, w których właśnie różne rośliny są, między innymi gwiazdnica. Lasy o żyznych glebach, więc tu ona ma idealne warunki do rozwoju. I zresztą ona jest właśnie rośliną wskaźnikową, już o roślinach wskaźnikowych Wam mówiłam między innymi w filmie o chabrze chyba, to Wam tutaj podlinkuję, a tutaj jest rośliną wskaźnikową dla starych lasów, tak? Dla starych lasów. Ale oczywiście można ją także spotkać na łąkach, generalnie można ją spotkać na glebach, które też nie są zbyt bogate w wapń. Chodź tu, chodź. Dobrze. Czekajcie, spróbuję zrobić o takie piękne zbliżenie. I oprócz Polski zawędrowała ona też do całej Europy, do Azji, do Afryki, czyli to jest roślina raczej taka towarzystka, używając społecznej nomenklatury w świecie ziół i występuje bardzo często i bardzo pospolicie. My natomiast mamy ją też w naszych ogródkach bardzo często też, tak? Kiedy jest wiosna i ona wtedy tworzy śliczne, wdzięczne, białe kobierce. Często bywa, uwaga, często bywa mylona z rogownicą polną, czy w ogóle z rogownicą, z całym rodzajem, ale rogownicą ona nie jest, tak? Rogownica też często jest w naszych ogrodach. Rogownicą nie jest, jest gwiazdnicą, a jak wygląda, to ja Wam już mówię, będziemy się do niej zbliżać i będę Wam opowiadać. Liście gwiazdnicy są naprzeciwległe, o tu widać to dokładnie. O liściach mówiłam już w wielu filmach, między innymi w filmie o wiązówce. To sobie zerknijcie, jeśli Was to interesuje, podlinkuję Wam. Ale liście są tak, no jak mówiłam, naprzeciwległe, lancetowate, no to bez wątpienia. Ostro zakończone, to bez wątpienia. Bezogonkowe, to bez wątpienia. I co tam jeszcze? No, bezogonkowe, czyli wtedy mówimy o tak zwanych liściach siedzących, czyli to są liście siedzące, tak? No to widać wyraźnie. A kwiatki? Tu znalazłam takie dwa piękne. Kwiatki są pięciopłatkowe. Każdy płatek korony jest tak charakterystycznie wcięty, jak widzicie. Nie są duże, choć nazwa tego gatunku brzmi gwiazdnica wielkokwiatowa. One nie są duże, mają do 1-1,5 cm wielkości, ale w porównaniu z kwiatuszkami gwiazdnicy pospolitej, to one są faktycznie wielgaśne. Tak?
I kiedy kwitnie gwiazdnica? Kwitnie od końca kwietnia, czyli od teraz, ale u nas to wszystko było wcześniej, więc ona od połowy kwietnia kwitła. W zasadzie do początku czerwca, a więc przez cały maj, czyli znowu nie aż tak długo. I jak każda gwiazdnica, również ta nasza tu wielkokwiatowa zawiera. Dolarku, dlaczego ty się żalisz? Bo ja tobie nie wagi nie poświęcam, tak? Czekaj, gdzie ty jesteś? Musimy cię trochę oddalić. Chodź tutaj, pokaż się. Buziuka, lubią cię oglądać. Tak, tak, lubią. Pokaż, jaki ty jesteś śliczny. Oj, czekaj, bo kleszczor, czekajcie. No, kleszczor ci siedział na głowie. Kleszczor, pan cię od razu widzi. No, idź sobie pospacerować. Ja za chwilę, pójdziemy za chwilę dalej. I jak każda gwiazdnica, również ta wielkokwiatowa, zawiera jakie związki? Zawiera flawonoidy, zawiera saponiny, dlatego mówiłam wam, że tam, gdzie stosuje się gwiazdnicę na przykład jako element dań różnych, czyli używa się ją w kuchni w dużych ilościach, to zazwyczaj wylewa się tę wodę z pierwszego obgotowania właśnie ze względu na dużą ilość saponin, które mogą podrażniać nam poważnie przede wszystkim układ pokarmowy, tak? Więc tak się robi. Ale też zawiera garbniki, zawiera kwasy fenolowe, zawiera polisacharydy, zawiera kumaryny, zawiera związki mineralne, takie jak na przykład potas, takie jak na przykład, znowu te komary, takie jak na przykład potas, żelazo, wapń, co tam jeszcze, miedź, cynk, także sporo tych związków. Zawiera też beta-karoten, mimo że nie wygląda, nie? I zawiera spore ilości witaminy C. I stąd jest też działanie gwiazdnicy. Działanie wykrztuśne, działanie przeciwzapalne, działanie przeciwbólowe, działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, no naprawdę sporo, sporo. Ona też znajduje zastosowanie w leczeniu wszelkich infekcji układu oddechowego, w leczeniu stanów grypowych, zapaleniu oskrzeli, ale i reumatyzmie właśnie ze względu na to działanie przeciwzapalne, w leczeniu hemoroidów. Nawet wykazano w badaniach, że gwiazdnica jest bardzo, bardzo przydatna w leczeniu wszelkich zakażeń salmonellą, więc tutaj też ją możemy wykorzystywać. Te polisacharydy, o których wam mówiłam, które w gwiazdnicy się znajdują, w badaniach in vivo na szczurach wykazały silne działanie hepatoprotekcyjne. Ale nie tylko protekcyjne, bo również, czyli ochronne, ale również pomagały w leczeniu, pomagały w rekonstrukcji uszkodzonych hepatocytów, dlatego hepatoprotekcyjne, tak? Bo hepatocyty to są te komórki, z których zbudowana jest nasza wątroba. Dolarek, proszę, wracaj tutaj do panci. Już! Gwiazdnica ma też działanie, mówiłam wam, przeciwwirusowe, dlatego ona świetnie poradzi sobie z początkowym stadium zakażenia opryszczką. W ogóle jak wam mówiłam i powtarzam wam to. Kochani, nie czekajmy z ziołami wtedy, kiedy jesteśmy już chorzy, bo ideą, istotą i jakby no, tą bazą do działania ziół jest właśnie ich działanie profilaktyczne, prewencyjne, czyli to, że jeżeli my stosujemy zioła, to my nie dopuszczamy do tego, aby nasz organizm zachorował, tak? To jest istotą ziół. Właśnie dlatego, jak wam mówiłam, kiedyś w medycynie chińskiej lekarza zwalniano, czy gdzieś tam go ostracyzowano, nie wtedy, kiedy on pacjenta nie wyleczył, tylko wtedy, kiedy jego pacjent zachorował, bo głównym zadaniem lekarza było nie doprowadzić do tego, aby pacjent zachorował. Tak? Dlatego, że też mówiłam wam, że zioła potrzebują czasu, działają długo, więc jeżeli my stosujemy je profilaktycznie, to one wysycają nam organizm i chronią ten organizm. Natomiast potem już nie działają, jak jest jakaś choroba poważna, która,
która się szybko rozwija, to one już tak szybko nie zadziałają z dnia na dzień. Dlatego ważne jest to, abyśmy my stosowali je profilaktycznie. Codziennie musicie mieć zioła w swojej, włączone do swojej diety, tak? Codziennie. Mówiłam Wam, idź sobie komar do swoich dzieci. Patrzcie. No patrzcie, no. Mówiłam Wam w filmie o Gwiazdnicy Pospolitej, że gwiazdnica jest również sprzymierzeńcem naszej figury. Ponieważ sok z gwiazdnicy, on redukuje nam poziom lipidów we krwi, czyli zmniejsza nam tym samym przyrastanie tkanki tłuszczowej. Więc jest naszą tutaj towarzyszką czy przyjaciółką ziołową, jeśli chodzi o piękną sylwetkę. Działa też przeciwbólowo. I to nie tylko w przypadku zmian na przykład reumatycznych, które mamy, ale też w bólach, na przykład jak bolą nam barki, nas barki, ramiona, sztywnieją nam nogi. W tym wszystkim może nam gwiazdnica również pomóc. Świetnie też wpływa na naszą skórę, bo usprawnia nam na przykład gojenie się ran, ale też walczy ze wszelkiego rodzaju zmianami na skórze, łącznie z wypryskami na przykład i z takimi zmianami trądzikowymi. Więc tutaj też możemy się gwiazdnicą posiłkować. I wreszcie gwiazdnica działa przeciwmiażdżycowo, bo jeżeli na przykład byśmy sobie zrobili nalewkę, czy zrobimy sobie nalewkę z gwiazdnicy, to ona rozpuści nam płytki. No kurczę, blate. Rozpuści nam płytki miażdżycowe w naszych naczyniach krwionośnych, więc wachlarz dobra, które może nam zaofiarować gwiazdnica, również i ta wielkokwiatowa, jest ogromny. A co możemy robić z gwiazdnicy? No to, co z innych ziółek też. Możemy zrobić właśnie wspomnianą nalewkę, możemy zrobić napar, możemy zrobić macerat, możemy ją osuszyć i potem sobie tak spożywać suszoną gwiazdnicę. Możemy wreszcie jeść nam na surowo, tylko pamiętajcie o tym, już przed chwilą mówiłam, że jakbyście chcieli w dużych ilościach jeść gwiazdnicę, jako na przykład dodatek taki warzywny do obiadu, warzywny, ziołowy do obiadu, to najlepiej ją w przódy obgotować. No. No kochani, to my już żegnamy się z Wami z naszego pięknego lasku, gdzie zobaczcie, co my tutaj mamy. Mamy tutaj, to nie jest gwiazdnica, to już jest konwalia majowa. Nie wiem, czy chcecie film o konwali. Napiszcie mi w komentarzach, czy byście chcieli film o konwali, ale zobaczcie, bo tutaj jest konwalia, ale tu na przykład ja widziałam, czekajcie. O, dąbrówkę mam tutaj. Ale nie o dąbrówce, bo mam konwalię, ale też mam, o, tu widziałam. Proszę bardzo, zobaczcie. To jest konwalika dwulistna. Ona tutaj będzie kwitła. O, tu już trochę kwitnie. I to jest też ciekawa roślina, która zawiera między innymi w swoim składzie diosgeninę, czyli taki związek, który ma właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, ale też cytotoksyczne. Jeżeli chcecie, żebym zrobiła film o konwali i o konwalijce, to napiszcie mi w komentarzach. O, widzicie, bo ona zaczyna kwitnąć, tak jak konwalia. To napiszcie. A my tymczasem z Dolarkiem, który tam ładnie, grzecznie czeka, proszę, żegnamy się z Wami i do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo i bądźcie szczęśliwi. Pa, pa!